Dzień dobry, witajcie. Wiele osób zadaje mi pytanie, czy odczekać między szczepieniem przeciw grypie a COVID-19? Odpowiedź brzmi nie: nie ma takich zaleceń, aby odczekiwać między tymi dwoma szczepionkami, dlatego że w chwili obecnej można przyjąć tę szczepionkę przeciw COVID-19 i przeciw grypie, Jednocześnie, w tym samym dniu, a nawet podczas jednej wizyty u lekarza. Na przykład w jedno ramię przeciw COVID-19, a w drugie przeciw grypie. I najlepiej tak to zrobić, żeby na przykład nie przychodzić do przychodni dwukrotnie, bo zaczyna się sezon przeziębień, sezon grypowy, a więc te wizyty w przychodni powinny również być ograniczane do niezbędnego minimum. Tak więc nie trzeba odczekiwać. Można przeciw grypie i przeciw COVID-19 zaszczepić się tego samego dnia. Kolejna sprawa, wiele osób na przykład nie przyjmuje drugiej dawki szczepionki albo trzeciej przypominającej, ponieważ najpierw oznacza sobie przeciwciała i jeżeli ma wysokie miano przeciwciał, wychodzi z założenia, że w tym przypadku szczepionka już tej osobie nie pomoże. Nie jest to prawda. Przede wszystkim my już dysponujemy do tej pory pewnymi badaniami, dlatego że szczepienia trwają już prawie rok W związku z czym wiemy, że osoby, które przechorowały i się zaszczepiły, mają ponad dwukrotnie mniejsze ryzyko reinfekcji niż osoby, które przechorowały i się nie zaszczepiły. Wiemy, że u osób, które przechorowały, to miano przeciwciał nawet jeżeli jest wysokie szybciej spada i już nawet po dwóch trzech miesiącach, a osoby, które się zaszczepiły no, utrzymują to wysokie miano dłużej, nawet 6 miesięcy. I dłużej. Ponadto wiemy, że co trzecia, ponad, nawet więcej niż co trzecia bo ponad 35% osób, które przechorowały, w ogóle nie wytwarza naturalnej odporności przeciwko COVID-19, czyli nie wytwarza przeciwciał, to znaczy, że jest podatna na kolejne zachorowanie zaraz po przechorowaniu. Tym bardziej, jeżeli. To była postać choroby umiarkowana bądź ciężka, gdzie organizm jest narażony na inne wirusy, takie jak wirusy przeziębienia, rinowirusy, adenowirusy, tak? czy na przykład para-influenza wirusy, czy chociażby zachorowanie na grypę. Tak? Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że te trzy istotne kwestie, że zaszczepienie się po przechorowaniu jakby wydłuża, to miano przeciwciał. Że osoby, które przechorowały, a się nie zaszczepiły szybciej, to miano przeciwciał tracą. I po trzecie, że osoby, które się zaszczepiły po przechorowaniu, ponad dwukrotnie rzadziej mają reinfekcję to są argumenty, żeby przyjąć szczepionkę, nawet jeżeli się przechorowało i nawet jeżeli ma się wysokie miano Przeciwciał. Zwróćmy uwagę na to, że odporność, która jest oceniana przez oznaczenie przeciwciał we krwi, to jest tylko odporność swoista, humoralna. A oprócz niej mamy jeszcze odporność swoistą, komórkową, mamy komórki pamięci, mamy odporność nieswoistą, komórkową i humoralną, mamy zjawisko Bystander Immunity, czyli odporność przygodnego przechodnia, którą możemy tłumaczyć to, że osoby, które się zaszczepiły na jedną chorobę mają jakąś zwiększoną odporność na inną chorobę. Na przykład wiadomo, że osoby, które szczepiły się szczepionką BCG przeciw gruźlicy, mają mniejsze ryzyko ciężkich powikłanych zakażeń COVID-19, zachorowań na COVID-19 i hospitalizacji, albo osoby, które szczepiły się przeciw grypie, również rzadziej ciężko chorują na COVID-19 to jest związane właśnie z tymi mechanizmami nieswoistymi bystander immunity, immunity, ponieważ odporność swoista często zazębia się z tymi mechanizmami nieswoistymi. I teraz tak, nie można, nie można przedawkować szczepionki, nie można podanie antygenu, czy podanie mRNA, z którego powstaje antygen, bo białko jest jest antygenem. Przy wysokim mianie przeciwciał nie zwiększa ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, w związku z tym badanie sobie, oznaczanie tych przeciwciał przed szczepieniem, przed podaniem drugiej czy trzeciej dawki jest zupełnie nieuzasadnione, jest ekonomicznie nieuzasadnione, dlatego że można, jeżeli będzie niskie miano przeciwciał, to się zaszczepimy, a jeżeli będzie wysokie miano przeciwciał, to przyjęcie tej szczepionki. Nie powoduje jakiegoś zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Co więcej, wysokie miano wcale nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia i wcale nie powinno stanowić sygnał, że szczepienie należy odroczyć, aż to miano spadnie, dlatego, że tak jak powiedziałem, zaszczepienie się przy wysokim mianie przeciwciał wzmacnia tę odporność, co sprawia, że to miano utrzymuje się dłużej. Nie na przykład przez 2-3 miesiące, bo według badań wynika, że po przechorowaniu u osób, które miały wysokie miano przeciwciał, już po 2-3 miesiącach ono spada. Po zaszczepieniu dopiero po 6 miesiącach i później w związku z czym odporność sztuczna swoista humoralna wytworzona przez szczepienie jest silniejsza niestety jest silniejsza niż naturalna odporność przeciw COVID-19 swoista humoralna wytworzona po przechorowaniu. I wcale nie jest tak, że to co naturalne jest lepsze. W przypadku tutaj tej odporności niestety ta odporność naturalna swoista humoralna jest gorsza niż wytworzona sztucznie, trwa krócej, szybciej wygasa, i to też trzeba mieć na uwadze. Tak jak powiedziałem, badanie przeciwciał i wnioskowanie na tej podstawie, czy należy się zaszczepić, nie jest obecnie zalecane. Uzasadniają to następujące argumenty. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, podanie szczepionki przy wysokim mianie przeciwciał nie naraża nas na żadne dodatkowe działania niepożądane. Po drugie, Podanie szczepionki przy wysokim mianie przeciwciał może i tak wzmocnić jeszcze tę odporność, ponieważ przedłuża czas trwania tej odporności swoistej komoralnej, czyli te przeciwciała we krwi utrzymują się dłużej, nie wygasają tak szybko. A po trzecie podanie szczepionki nawet przy wysokim mianie przeciwciał wzmacnia jeszcze tę odporność komórkową związaną z komórkami pamięci, limfocytami T i plazmocytami, które przecież nie są oceniane w rutynowych badaniach laboratoryjnych. A zbadanie sobie przeciwciał nic nam o tej odporności swoistej komórkowej nie mówi. W związku z tym, moi drodzy, badanie przeciwciał przed podaniem drugiej i trzeciej dawki nie jest zalecane. Tego się nie robi. Jeżeli wynik wykazałby, że nie ma przeciwciał, to trzeba się zaszczepić. Jeżeli wynik wykazałby, że mamy wysokie miano przeciwciał, to dodatkowe szczepienie może wydłużyć czas, przez który tę miano wysoki się będzie utrzymywać, a ponadto i tak pobudzić te mechanizmy komórkowe, które nie są badane, a poza tym mechanizmy nieswoiste, związane ze zjawiskiem bystander immunity, o którym mówiłem jeszcze w poprzednim filmie. Jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie jeżeli ktoś sobie zbada przeciwciała, a był dawno zaszczepiony i zobaczy, że to miano wynosi zero, to nie będzie wiedział, tak czy inaczej, czy nie odpowiedział w ogóle na Tę pierwszą szczepionkę, czy może odpowiedział, a to miano przeciwciał spadło. To, że ktoś nie odpowie na szczepienie, zdarza się stosunkowo rzadko. Najczęściej dotyczy osób immunoniekompetentnych, a więc po chorobie nowotworowej, w trakcie leczenia, chemioterapii, chorych na AIDS bądź osób starszych, czy z pierwotnymi bądź wtórnymi niedoborami odporności. I w takim przypadku faktycznie ta odporność bądź szybko wygasa, bądź ta odpowiedź na szczepienie i tym również, tym bardziej na przechorowanie jest słabsza. Moi drodzy, myślę, że ten film wyjaśnił kilka Waszych wątpliwości. A tak, a propos szczepienia, ostatnio zasłyszałem gdzieś, że Bill Gates po przeczytaniu pierwszych informacji napływających z zaczipowanych Polaków. Dostał myśli samobójczych. Napisał też do mnie pewien pan, mianowicie Hannibal Lecter. Zapytał się, czy zjedzenie mięsa z człowieka zaszczepionego nadal sprawia, że trzeba się jeszcze zaszczepić. Niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.